Szukacie grilla gazowego w budżecie w okolicach 1000 zł. Enders wychodzi naprzeciw i prezentuje model Enders Chicago. Ja jestem Wiktor, witam na kanale Deco Fire i zapraszam do obejrzenia tej recenzji. Dobra, zacznijmy od budowy grilla, od samej podstawy. Na start witają nas cztery skrętne kółka blokowane, także spokojnie możemy sobie zablokować kółeczka, grill nie będzie się przemieszczał. Następnie szafka, otwierane drzwiczki. W szafce mieści się pełnowartościowa butla 11 kg, co jest dużym plusem i dużym atutem każdego grilla, ponieważ nie będzie nam szpecić ogrodę tak naprawdę. Następnie wita nas panel frontowy, na którym znajdziemy trzy pokrętła, dwa w kolorze czarnym, czyli klasyczne, zwykłe palniki, i jeden w kolorze czerwonym, czyli Turbo Zone, który posłuży nam później do jakiejś karmelizacji steka, podwyższonych temperatur, podczerwieni, no ogólnie mocniejszy palnik. Z lewej strony panelu widzimy podłączenie do butli, nasuwamy po prostu wąż z reduktorem, podpinamy butlę i po temacie, także proste. Dwie składane półeczki po obu stronach grilla. Pokrywa wykonana ze stali szlachetnej, cały kocioł wykonany jest również ze stali, także solidny sprzęt. W środku znajdziemy sporych rozmiarów różdż, jak na tą cenę, spokojnie poradzimy sobie z obsłużeniem 8 osób, nawet więcej, tylko wiadomo, trzeba będzie się troszeczkę pobawić, rozrobić na dwa razy, coś w tym stylu. System Switch Grid, co jest bardzo ważne, bo też nie bez powodu znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Spokojnie możemy wsadzić patelnię, kamień do pizzy, stojak na kurczaka, wok, czy nawet kociołek, tak żebyśmy mogli przygotować na tym grillu naprawdę wszystko i daje nam to bardzo dużą funkcjonalność. U góry stalowa półka do podtrzymania temperatury lub do grillowania po prostu w chłodniejszych temperaturach niż taka, jak jest na ruszcie. Ruszt, tak jak mówiłem, ważne, żeby był żeliwny. To dzięki temu będziemy lepiej trzymali temperatury i będzie ta temperatura lepiej rozłożona. Aromatyzery, dwa mamy wykonane z stali emaliowanej, dzięki czemu będą bardziej żywotne, tylko pamiętajmy, żeby po prostu te aromatyzery od czasu do czasu przeczyścić z soli i z marynat. A nad palnikiem Turbo Zone mamy większy aromatyzer, który jest wykonany całkowicie już ze stali szlachetnej, grubszej, ma siateczkę, żeby dał efekt podczerwieni. Na tyle grilla znajduje się taca ociekowa, taca jest wyciągana, pod spodem mamy też mały kubeczek do takich najbardziej płynnych tłuszczy, żeby to wyciągnąć, wylać i po problemie. Także system czyszczenia też jest bardzo prosty. Ogólnie grill prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Na pokrywie znajdziemy też duży termometr, precyzyjnie pokaże nam temperaturę. Będzie naprawdę fajnie funkcjonalnie działał, także jeżeli szukacie coś w budżecie do 1000 zł, to naprawdę świetna propozycja od Endersa. Grill posłuży spokojnie kilka ładnych lat i spełni Wasze oczekiwania. A Wy co? Dajcie znać, co sądzicie o tym sprzęcie. Strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Waka waka fo, wycisz, bo zaczynam. Szukacie grilla gazowego w budżecie do... Domino, weź ten. Szukacie grilla gazowego w budżecie do...